Cześć, w tym filmie opowiem wam trochę o kostce Ghost Hand Finger Dancing, wersja druga. Więc kostkę dostajemy w bardzo ciekawym, miłym dla oka pudełku, w którym znajduje się również instrukcja ułożenia. Lecz jest ona zupełnie nieprzydatna, bo wszystko jest po chińsku. Co do wymiarów kostki, kostka ma wymiary standardowe 57 mm. Następna sprawa to naklejki na kostce, które są bardzo dobrej jakości. Są takie zaokrąglone, więc nie zadzierają się ani nie odklejają się. Ścinanie zakrętów na kostce jest na wysokim poziomie, z linii około 40 stopni ścina bez problemu. Odwrotne ścinanie nie występuje. Zajmijmy się teraz budową kostki. Tak wygląda krawędź. Tak wygląda natomiast narożnik. I w środku widnieje żółty krzyż. Jest on mniejszy niż standardowy. I Ghost Hand w swojej kostce zastosował na krawędziach takie rowki. Mam nadzieję, że widać. Umożliwiają one szybsze poruszanie się kostki. Kostki nie smarowałem, ani nie regulowałem i sami zobaczcie, jak fajnie chodzi. Prosto po wyjęciu z pudełka nadaje się doskonale do szybkiego układania. Kostka na Allegro kosztuje około 16 zł i według mnie nadaje się ona dla początkowych układaczy. Jest naprawdę super. Pod każdym ze środków mamy, oj, już ciężko odchodzą, ale są śruby regulacyjne pod każdą ze ścian, więc każdy może doregulować kostkę według własnych upodobań. Pomieszam może kostkę. Zobaczcie, jak prezentuje się pomieszana. Kostkę zdecydowanie polecam. Jest warta 16 zł, jak najbardziej. Dzięki wielkie. Cześć.